takich dużych ilościach zacząłem palić, że to było niewyobrażalne dla nikogo, bo potrafiłem po takich tak zwanych 8 wiader walnąć. I nic mi się nie działo, byłem szczęśliwy. Wtedy 2000 zł wydałem, tato chciał mnie wydziedziczyć za to, bo widziałem śmierć mamy na żywo. Bardzo mnie to strasznie dobiło. Straszną taką pustkę poczułem, nie wiedziałem co zrobić. Chciałem o tym zapomnieć. Sprzedawałem złoto. A gdy później tato się dowiedział, że sprzedałem złoto, chciał mnie drugi raz wydziedziczyć. Sen trzeźwości i dążę do tego. Książki są już u Was w domu. Ponad 3000 osób otrzymało już swój egzemplarz, ale tylko do 16 listopada możecie kupić haj z darmową dostawą, więc to jest najlepszy moment, żeby kupić swoją książkę teraz. Razem z Bartkiem Przybyszewskim pracowaliśmy nad tą książką ponad 2,5 roku, żeby uzupełnić braki w tym temacie w Polsce. Takiej książki jeszcze nie było. Obala ona mity, mówi prawdę na temat substancji psychoaktywnych i dzięki niej Wy, jak i Wasi bliscy możecie korzystać ze sprawdzonych, aktualnych informacji na temat, który był przez lata demonizowany. I jest ta książka idealna dla osób, które używają substancji psychoaktywnych, ale również dla tych, którzy nigdy nie używają, bo substancje psychoaktywne są w naszym otoczeniu, czy tego chcemy, czy nie, więc warto wiedzieć, jak dbać o siebie i o bliskich. Wejdź teraz na stronę haj.alt.pl i skup swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Jeszcze teraz do 16 listopada masz darmową wysyłkę, więc to jest najlepszy możliwy moment udanej lektury, kup swój egzemplarz i wracamy do odcinka. Cześć, jestem Stosław, witajcie w kolejnym odcinku. Jestem obecnie w ośrodku Monar w Zaczerlanach, gdzie specjalnie dla Was nagrywam rozmowy z osobami, które zdecydowały się na terapię od substancji psychoaktywnych. Na wstępie bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronite, a także na YouTubie. To dzięki Wam takie wyjazdy są możliwe, a także rozwój chociażby w inwestycje w sprzęt. Ze mną dzisiaj jest Adam. Cześć Adamie. Cześć. Adamie, bardzo serdecznie dziękuję, że zdecydowałeś się na rozmowę, też że pokazałeś swoją twarz i że swoją historię mam nadzieję, że uświadomisz niektórym parę ważnych spraw, ale najważniejsza rzecz, od której chciałbym zacząć i od której z reguły zaczynam, powiedz proszę, kiedy u Ciebie zaczął się kontakt z substancjami psychoaktywnymi i jakie to były? To tak, na studiach zaczęło się to wszystko. Próbowałem wtedy alkoholu, marihuany, nie wiedziałem co to jest, ale pod namową kolegów spróbowałem, nie podobało mi się wtedy to i później nastąpiła choroba mamy i wszystko zaczęło mi się walić w życiu. Mama zmarła, opiekowałem się też nią i wtedy zacząłem sięgać po alkohol w coraz to większych ilościach i zacząłem nadużywać po prostu. I z tatem tylko mieszkam. Tato teraz jest po udarze i to tak, w 2018 roku bardzo dużo zacząłem pić. W dużych ilościach, samotny byłem, nie wiedziałem do kogo się zwrócić, później koledzy toksyczni, marihuana się zaczęła w 2019 roku, zacząłem dużo wydawać pieniędzy, nie wiedziałem na co ta kasa idzie, bardzo dużo złota sprzedałem, dużo pieniędzy też poszło, gdzieś tak około 60 tysięcy, no i zacząłem palić marihuanę, bo myślałem, że zapomnę o tym wszystkim, o śmierci mamy, że ja jestem do niczego, uważałem. Koledzy chcieli mnie jakoś tam przestrzegać przed tym, pomagać, ale ja uważałem, że oni chcą dla mnie tylko źle i ciągle paliłem, piłem, aż nastąpił taki jeden przełom u mnie. Zabrali mi prawo jazdy, no bo jechałem samochodem, na czerwonym świetle przyjechałem w nocy. Myślałem, że to zielone. Policja mnie zatrzymała i to przy koło domu. No i strasznie się bałem. I zabrali mi prawo jazdy. Okazało się, że miałem tam mało akurat. Tam we krwi akurat mało miałem tam THC. I miesiąc jeździłem bez prawa jazdy, nic nie mówiłem do taty o niczym.
No i tato był zły, że nie powiedziałem nic mu o tym. Jeździłem wtedy na kurierce i po tym, jak odzyskałem prawo jazdy, bo zacząłem chodzić do kościoła, modlić się, prosić mamy, prosić Boga, no to wtedy mi właśnie zwrócili prawo jazdy i bardzo się ucieszyłem, ale znowu wróciłem do tego, co wcześniej. Nie wiem czemu, czy mi to się podobało, czy nie, ale wróciłem do tego i do tego starego schematu i ciągle tylko zarabiałem pieniądze na zioło. I ciągle z takim jednym kolegą ciągle byłem, paliłem, aż później mi czegoś brakowało. Jeszcze do Poznania pojechałem wtedy, zaczęły mi podobać się pieniądze i jakoś ograniczyłem palenie marihuany. Nawet w takich dużych ilościach zacząłem palić, że to było niewyobrażalne dla nikogo, bo potrafiłem po takich tak zwanych 8 wiader walnąć. I nic mi się nie działo, byłem szczęśliwy, że usłyszałem o pieniądzach, że pojadę do Poznania, coś nowego zawsze. No i pojechałem tam w czerwcu, pod koniec czerwca i przez miesiąc tam pracowałem jako kurier na Poczcie Polskiej. No ale tam i piłem też piwo tam, wiadomo, ale normalny tryb życia tam prowadziłem. Byłem na stacji z kolegami. I zaczęło mnie to cieszyć, to życie. I dostałem taką okazję, że mogłem pojechać, jeździć na Poczcie Polskiej jako kurier między Frankfurtem nad Menem i do Warszawy i z powrotem. No i wtedy przydarzył się taki jeden wypadek. Bardzo się załamałem. Sięgnąłem po setkę po powrocie do Warszawy od razu, bo chciałem jakoś ostudzić te emocje swoje. Bardzo dużo miałem tych emocji złych. I później wróciłem do Białegostoku i zacząłem znowu palić marihuanę, żeby zapomnieć o tym wszystkim. Nic nikomu nie mówiłem, do taty powiedziałem, tato był zły. Ten przewoźnik zmanipulował trochę tatę, że to nie tak było. No i zacząłem ciągle palić, poczułem odrzucenie od taty, że tato nie chce mi pomóc. I bardzo mocno przeżywałem to wszystko. I czegoś mi brakowało, bo marihuana mnie blokowała strasznie. Bałem się strasznie wszystkiego, aż zacząłem właśnie, zdecydowałem się na amfetaminę i na metamfetaminę. I coś mi u mnie na przykład odblokowało bardzo dużo takich wspomnień złych, gdzie żyłem w nieuczciwościach. Bardzo dużo nieuczciwości, ciągle pamiętam aż do dziś teraz, które chyba też spowodowały, że po to ani inne rzeczy sięgnąłem. I ciągle takie użalanie się nad sobą mam. Może opowiem, co miałem w ogóle w życiu. To tak, w wieku 7-8 lat moja prababcia zmarła. Wtedy byłem mały, sam byłem w domu. Tata pojechał do pracy. Tato pracował jako na wykończeniówce na czarno, ale był po studiach. Był po technikum mechanicznym. Mama pracowała w BTS-ce w Białymstoku jako księgowa i ja zostałem sam wtedy w domu. Pomagałem wtedy dla babci wstawać. Byłem zawsze pomocny i dobry i łagodny. I dla mojej babci pomagałem wstawać chyba 2 godziny, z tego co pamiętam. I wtedy mama zadzwoniła, a ja z płaczem, że nie mogę dla babci pomóc wstać. Mama szybko przyjechała. I do tej pory pamiętam, jak do dziś, że po śmierci mojej prababci ja powiedziałam, że prababcia mi obiecała dożyć do mojej komunii świętej, a nie dożyła. Miałem jeszcze dwie takie sytuacje, gdzie miałem operację na przepuchlinę. Miałem operację, no bo miałem taki wypadek w podstawówce w 5 klasie. Gdzie rozbiłem głowę i wtedy ani nie zemdlałem, ani nic. Zaczęły mi się, bardzo miałem dobrą pamięć do liczb, gdzie od razu mi się przypomniał numer do mamy.
Bardzo mamą byłem blisko zżyty, bo jestem jedynakiem. I mama przyjechała. Dla taty to bardziej nic nie obchodziło. Tato ciągle był uzależniony od alkoholu. Bardziej to piwo czy coś, a mama zawsze była przy mnie, zawsze mną się opiekowała i mogłem zawsze liczyć na nią. Mama zawsze o wszystkim wiedziała. No i właśnie mama jako pierwsza przyjechała, ja miałem pobitą głowę, leciała mi krew, w ogóle nie straciłem przytomności, wtedy bardzo dobrą pamięć do liczb właśnie miałem. I później na wiosce w wieku 13 lat, pamiętam jak do dziś, że z taką koleżanką akurat, która ma chorobę Downa, no chciałem spróbować, no ale nie udało się. No i wtedy ja okłamałem tam wszystkich na wiosce. Wtedy może trochę też uciekłem. Nieświadomie, no bo to możliwe, że nieświadomie, ale mam tą nieuczciwość taką, że no skłamałem akurat, że tak nie było, a jednak tak było. Mama o tym, w ogóle nikt nie wie o tym. Nie będę chciał pewnie się o tym do tego przyznać, żeby mieć czyste sumienie. Bardzo mnie to gryzie. Bo teraz patrząc na to w tym wieku, no to jest bardzo duża nieuczciwość. Później w wieku... A co chciałeś spróbować? No seksu. Mhm. Tylko wiadomo, no jako dziecko akurat, no, tak, no to... Nie. No ale takie historie się zdarzają, to nie jest nic. Tak, tylko że teraz mając 27 lat, to mam świadomość taką, że to jednak jest bardzo złe. Mhm. I dlatego też może zacząłem zażywać te narkotyki. Mhm. Jednak to gdzieś w głębi... serca, gdzieś to się działo w głębi duszy i to w końcu wyszło. Bo mnie nie zablokowało to, tylko odblokowało to wszystko. I bardzo źle się z tym czuję. I ciężko jest mi z tym. No i właśnie w 2005 roku mama pierwszy raz zachorowała na nowotwór. Dowiedziałem się o tym. Mama 13 lat walczyła z nowotworem. Bardzo ciężko. Najpierw był rak piersi. Pierś była wycięta, węzły chłonne i ja bardzo pomagałem dla mamy, gdzie wszyscy inni nie rozumieli, dlaczego ja pomagam, dlaczego ja robię zakupy. Moi rówieśnicy, ja ciągle siedziałem w domu, ale pomagałem dla mamy z chęcią. Bardzo lubiłem coś tam w domu robić, czy prasować, czy zmywać naczynia, czy wszystko takie rzeczy w domu, to robiłem to z dużą chęcią. Na wakacje nigdzie nie jeździłem, tak jak inni. Trochę zazdrościłem, trochę nie, bo w sumie jakoś cieszyło mnie to, takie życie. No i poszedłem do technikum też budowlano-godzyjnego. W 2010-2014 roku do technikum chodziłem i tam akurat wszyscy dojrzeli akurat do pewnych rzeczy i tam pierwszy raz w sumie no napiłem się akurat na studniówce, na studniówce, dobrze, tak? Faturalnie, no, na studniówce. I no bo powiedziałem, że piłem akurat wcześniej, chciałem jakby się pokazać. No i kolega przyniósł bimber akurat na studniówkę i bardzo dużo się napiłem. I później mi straszny wstyd miałem, no bo tato przyjechał po mnie. Miałem tylko gdzieś taką świadomość, że już jestem koło domu. Rodzice jakoś nie byli źli na mnie na kolejny dzień, tylko po prostu, no dla mnie był straszny wstyd, że ja tak zawaliłem sprawę na studniówce, że rodzice musieli przyjeżdżać po prostu po mnie, że tato musi przyjeżdżać. I później zaczęły się takie problemy akurat po technikum, że zacząłem grać w gry hazardowe na początku z takim kolegą. Wtedy 2000 zł wydałem. Tato chciał mnie wydziedziczyć za to. Ale mama go powstrzymała. Ja obiecałem dla rodziców, że odrobię te pieniądze i dostałem się na studia wtedy i zacząłem szukać pracy. I w listopadzie dostałem się do pracy, do Żabki. I najpierw się dostałem do pracy, później powiedziałem o fakcie dokonanym dla rodziców. Rodzice tylko zapytali, czy ja dam radę
pociągnąć studia dzienne i pracę weekendową? Ja powiedziałem, że tak. I zacząłem sam zarabiać na siebie, mieszkając z rodzicami ciągle, ale sam zacząłem zarabiać na swoje jakieś tam wydatki, na swoje potrzeby i sprawiało mi to przyjemność, że mimo, że nie chodziłem tam na jakieś imprezy czy coś, to pracowałem. I zaczęło mi to sprawić bardzo dużo przyjemność. Na studia dostałem się na ekoinżynierię, to jest związane trochę z ochroną środowiska. I zacząłem fajnie tam jakoś przechodzić z roku na rok ciągle. No i w wieku już 23-4 lat, czyli w 2018 roku, no dowiedziałem się właśnie o tej chorobie mamy i zaczęło mi to sprawiać taki problem akurat, że gdzieś psychicznie zaczęło mnie wytrzymywać gdzieś i postawiłem wtedy na pracę i na rodzinę, gdzie studia już no tak jakoś mnie, no już jakoś mnie nie rajcowały, już jakoś chciałem pomagać dla rodziców bardzo w dużym stopniu i widziałem śmierć mamy na żywo, bardzo mnie to strasznie dobiło. Straszną taką pustkę poczułem, nie wiedziałem co zrobić. To było 24 maja 2018 roku, 26 maja był pogrzeb i mama strasznie źle to wszystko wyglądało, no bo mama miała nowotwór otrzewnej, rak otrzewnej, gdzie to tam wszystko już poszło. No i widziałem sam moment śmierci i strasznie źle się czułem. Chciałem gdzieś zakryć to wszystko przez... do kolegów gdzieś zacząłem jeździć, gdzieś... Chciałem czymś się zająć, czym moja głowa nie będzie tak ciągle obciążona, ale to jednak nie pomagało. Gdzieś znalazłem jedynego pana, z którym zacząłem pić, później z jego... jak to... A! Teścia, jak teść jest i córka ma ojca, a ona się ożeniła, to jak? Stryj? Nie wiem, nie znam się na tym. Dobra. Ktoś jest bliski. No, tak. To ja właśnie ze znajomym tym zacząłem pić jeszcze. Jeszcze drugi doszedł, trzeci. I tak zacząłem ciągle popadać w takie akcje alkoholowe, cykle, że codziennie piłem. Myślałem, że nie jestem uzależniony. Ale jednak tu uświadomiłem sobie, że jestem. Zacząłem ciągle pić codziennie. Później już w takich ilościach zacząłem pić, że mimo, że byłem uczciwy wobec taty, to tato dalej ciągle uważał, że ja przynoszę same problemy. Później w 2019 roku pojechałem na WNR, Warsaw Night Racing. I wracając otarłem się o bandę. Tato mnie wyśmiał, prześmiał. Wtedy zaczął mój się taki ciąg z marihuaną, gdzie chciałem o tym zapomnieć. Sprzedawałem złoto. Gdy później tato się dowiedział, że sprzedałem złoto, chciał mnie drugi raz wydziedziczyć. I bardzo źle się z tym poczułem. I nie wiedziałem, co wtedy zrobić, bo mamy nie było. Na szczęście mnie nie wydziedziczył, ale zaczął pytać się, czego ja tak naprawdę chcę, czego oczekuję od życia. I czego chcesz? Czego chcę? Być trzeźwym. Bo ciężkie jest takie życie ciągle żyć pod wpływem środków psychoaktywnych, gdzie tak naprawdę one tylko przenoszą same problemy, moim zdaniem. Wiesz co, bo tak na razie jak ciebie słucham, no to jest dużo takich sytuacji, które miałeś w życiu, które cię spotkały, nie wiem, śmierć mamy, czy właśnie tutaj relacje z ojcem, gdzie te substancje były pewną ucieczką, pewnym jakby przykryciem tego wszystkiego, ale zobacz, jak byś ocenił w ogóle te substancje, w sensie, które były najgorsze, z którymi był największy problem? Z którymi był największy problem? Dla ciebie. Największy problem dla mnie był z marihuaną i z alkoholem, bo jednak tego było bardzo dużo i moje stany były takie bardzo złe, po których źle się czułem.
po amfetaminie. Chciałem czegoś więcej po prostu, czyli czegoś chciałem, co, nie wiem, mnie rozbudzi, nie wiem, pobudzi do życia. Odblokowałem się i zacząłem wtedy trochę inaczej już patrzeć na to wszystko, co otacza mnie wokół. Tylko, że najgorzej, że ja do ulicy jakby wszedłem, której bardzo nie lubię. Tak zwanej ulicy, no wiadomo, ulicy. Której nie lubię i nie będę lubił, no bo tutaj przyjechał wydział kryminalny i ja wydałem tych, co mogłem, no bo chcieli wprowadzić 100 zł fałszywe, ale mam alibi, że tutaj jestem na leczeniu i to akurat jest fajne. Ale właśnie na ulicy mnie spotkało takie coś, że zaczęli mi grozić, zaczęli mnie szantażować, zabierali samochód za 50 zł. I to było takie straszne. Mimo, że gdzieś pewność siebie była, to i tak miałem duży lęk i niepokój. Tutaj dopiero zaczynam budować odwagę na trzeźwo. A to byli ludzie, których poznałeś w jakich okolicznościach? Przez kolegę i to dealer akurat. No i z dealerem właśnie miałem takie problemy akurat. I sam gdzieś przez te... Bo to jednak zmienia świadomość, to wszystko. Przez marihuanę to gdzieś tam... W taką gangsterkę zacząłem się bawić, że gangsterskie muzyki, nie muzyki, a przez metamfetaminę, no to... To też gdzieś ulicznego rapu zacząłem słuchać, aczkolwiek to trochę mi pomaga po prostu w odwadze, ten uliczny rap tak zwany. No, a jeżeli masz doświadczenie z amfetaminą i metamfetaminą, to jak byś to porównał, czym to się różni? Czy się w ogóle czymś różniło dla ciebie? Tak, zacząłem być taki oschły dla ludzi wtedy. Zacząłem się bardzo mocno wkurzać na tych ludzi, którzy mi coś złego robili. Chciałem na nich zemsty, gdzie ta zemsta no, nie powinna być aż tak. Bo to nie jest dobre według mnie. Wiesz co, tutaj jeszcze chciałem dopytać, bo w sumie o to chodziło w pytaniu, czy działanie było w jakiś sposób różne dla ciebie? Działanie? Tak, amfetaminy i metamfetaminy, czy to raczej podobna sprawa? Podobna sprawa. Podobno. Okej, ale używałeś ich trochę chyba w innym celu niż właśnie marihuany i alkoholu. Tak, no bo gdzieś już mi się nie podobała akurat ta ucieczka od samego siebie. Już gdzieś zacząłem, chciałem czegoś innego, chciałem zobaczyć, co jeszcze mogę zrobić. I w końcu się otworzyłem, odblokowałem i pewność siebie, w końcu odwagę taką miałem, żeby przyznać się do rodziny. Bo to po metamfetaminie odważyłem się powiedzieć do rodziny, że sprzedałem złoto i rodzina to jakoś zaakceptowała. I tato właśnie chciał wtedy mnie no, drugi raz jakby wydziedziczyć, ale nie zrobił tego. A jak to się stało, że trafiłeś do Monaru? Kiedy to było? To było tak, 8 stycznia ja tutaj trafiłem na kwarantannę. Tato już tam powoli załatwiał. I to przez tatę kolegę znajomego tutaj, który pracuje. I się udało tak, że w 3-4 dni mogłem tutaj trafić. I w sumie to już później sam chciałem trafić. No bo już robiłem takie pod koniec 2020 roku takie przerwy po 5 dni. W zażywaniu już chciałem sam kontrolować, ale już stwierdziłem, że nie, że ciężko jednak to no zrobić. I jak trafiłeś, to było trudno, łatwo? Jak tu się odnalazłeś? Na początku było, jeśli chodzi o zasady, to dla mnie są łatwe, bo akurat zasady przestrzegam. I lubię takie zasady, że jest taki rygor, prawie jak w wojsku. A jeśli chodzi o takie psychiczne rzeczy, no to miałem bardzo dużo lęku, strachu. Też naśladowałem ludzi, gdzie trzeba gdzieś odnaleźć siebie. Zacząłem tu odnajdywać siebie po pół roku dopiero. A tak to się jakoś odnalazłem. Chciałem po prostu, chcę trzeźwości i dążę do tego. A co najbardziej, jakbyś, nie wiem, nad czym najbardziej pracowałeś, albo co ci najbardziej dała ta terapia względem swojego życia? To tak, na pewno dużo popracowałam nad lękiem, czyli nad tym strachem takim całym, który mi bardzo towarzyszył.
potrafię opisać uczucia, które mam, emocje, bo jestem wielouczuciowy. No i teraz ta choroba, tata akurat, który jest po udarze, bo to nastąpiło miesiąc temu ponad. I teraz właśnie wczoraj w dwójkę na przykład dzwoniłem i wujek mówił, że jak jestem pełnoprawnym opiekunem, a tatę chcę wypisywać w piątek, no i tutaj się obawiam, że taką mam obawę akurat, że będę musiał zakończyć jakiś cykl leczenia, którego jeszcze nie dokończyłem po prostu i się boję, po prostu nie jestem gotowy jeszcze na to, bo mam świadomość pełną, że jednak 12 miesięcy czy tam 18 to nie wystarczy w byciu trzeźwym tak na 100%. A czemu się tego obawiasz? No bo ja jestem pełnoprawnym opiekunem, a drugą osobą, która jest, jest babcia. No i babcia raczej nie da rady zaopiekować się tatem, a dopiero za miesiąc dopiero najkrótszy czas oczekiwania i to przez znajomości wszystkie na ośrodek rehabilitacyjny. I tu ja się boję, że będę musiał wyjechać właśnie. Żeby się zajmować tatem. Tak, no i właśnie się obawiam, że mogę być na to niegotowy po prostu. A czy przez ten czas, jak tutaj byłeś, nauczyłeś się właśnie jakby reagować na takie, nie wiem, wyzwalacze, na takie momenty, które mogłyby przyczynić się, nie wiem, do nawrotów? Tak, no bo byłem i w sklepie, byłem na festynie miodowym w Kurowie. To jakoś mi tam bardziej sprawiało przyjemność, że jestem w ludziach. I to najbardziej mi taką przyjemność sprawiało. Jak tutaj przyjeżdżałem, to po prostu mnie drażniło to miejsce, że jednak jeszcze tu muszę być, że i to bardziej drażniło. I że nie mam czasu dla siebie, gdzie każdy coś ode mnie chce i to dla mnie tak najbardziej ciąży. W pełni rozumiem. A powiedz mi proszę, co byś chciał robić w życiu, jakie masz marzenia, nie wiem, jak wyobrażasz sobie swoje dalsze życie? No to tak, na pewno tu opieka nad tatem. No bo to jest nieodrębna sytuacja, a na pewno będę chciał obronić pracę inżynierską. No i gdzieś pracować w takim, może jako kierowca tira, bo jakoś marzę o jakiejś takiej pracy właśnie, która będzie luźna, luźniejsza, ale dla mnie fajna, dla mnie, która się spodoba. Ja mocno trzymam kciuki, żeby to się udało. No i najważniejsze, żeby zdrowie u taty, żeby to szło w dobrą stronę. No i także, żebyś się trzymał we wszystkim, co sobie postanowisz, prawda? No bo masz energię, masz siłę i jeśli sobie powiesz, że tak, to na pewno wierzę, że tak będzie. Ja ci bardzo serdecznie też dziękuję, że podzieliłeś się tą historią z nami. Dzięki wielkie. Dziękuję wam, że oglądaliście do końca. Jeżeli oczywiście się podobało, łapka w górę, napiszcie też coś miłego i dzięki raz jeszcze patronom i wszystkim osobom wspierającym. Trzymajcie się mocno. Cześć. Ważna sprawa jeszcze. Do 16 listopada masz książkę High, którą możesz kupić sobie z bezpłatną dostawą, więc jest to najlepszy możliwy moment, żeby skorzystać z tego. Wejdź teraz szybko na stronę high.alt.pl i kup swój egzemplarz udanej lektury. Trzymajcie się. Cześć.